Cześć, witajcie w nowym vlogu. Powiem wam, dzieje się remontowo u nas. Proszę, co ja mam tu na podłodze? Marek wspina się na wyżyny, bo stwierdził ostatnio, chyba wielokrotnie słyszeliście go jak narzeka, że coś tu tak ciemno, że tutaj nie ma światła. Popatrzcie, co on robi. Proszę, proszę. Jeszcze tego nie było, żeby tam światła nie było. I tutaj montuje w jednym z, no wiecie, to są takie lamele. Lamelki, które... Nie, to nie są lamele. No one aha, mają... To? Tak. A, sorry. Dobra, dogadaliśmy się. I tu widzicie, jak montuję taką rynienkę plastikową, tak? Nie, aluminiową. O, aluminiowa? Na bogato. Na bogato? Musi być na bogato. Dobra, jeżeli chodzi o rynienkę. I w tej rynience będzie LED. LED będzie, mówisz. I to będzie przykryte kloszem plastikowym. Kloszem plastikowym? No. Ale chwila, no to światło wtedy ono będzie znowu bardziej takie, wiesz, stłumione. To jest klosz, widzicie? O, i tak to będzie się prezentowało, że... A chwila, LED jest sklejony, tak? Tak. Aha. Także zobaczycie niedługo, efekt końcowy na pewno wam pokażę, ale jeszcze was zabiorę ze sobą do garderoby, ponieważ ostatnio w mojej garderobie... Już. Akurat się pierze pranie. W mojej garderobie obok kuleczek do prania, a tu akurat jest odświeżacz. Czekajcie. O. W mojej garderobie pojawiło się coś takiego. Ocet. Ocet spirytusowy. Powiem wam nowość. Ten ocet ląduje zawsze w pralce. W pojemniku na płyn. Idę stąd, bo tu jest ciepło, wiecie? No teraz suszarka działa i to po prostu tak naparza ciepłem. W pojemniku na płyn do płukania tkanin. No i powiem wam, że ocet to jest ostatnio odkrycie w naszym domu. Bo że ocet istnieje na świecie, to ja wiedziałam. Natomiast pierwsze usłyszałam, że ocet stosuje się do prania. Do prania ubrań, tkanin w ogóle, prawda? Napisaliście nam, no i zalaliście skrzynkę też. Jeżeli chodzi o ocet, bo cała akcja zaczęła się od tego, że pierzemy ręczniki. No i do prania ręczników nie dodajemy płynu do płukania, bo stwierdziliśmy niedawno, że... Nie, tak dowiedzieliśmy się. Ale też sami to, że tak powiem, wypróbowaliśmy, że po płynie do płukania te ręczniki, później one są takie, wiecie, szybko, znaczy, przyjemnie pachną przez chwilę, ale jak ich użyjecie 2-3 razy, to one od razu jakieś są takie, wiecie, nieświeżo pachną. No i zaczęła się rozpiska wasza, że do prania dodajecie ocet. Pierwszym, że tak powiem, pierwszej wiadomości ja doznałam szoku, bo dla mnie, wiecie, ocet ma bardzo intensywny zapach. No wręcz smród. No taki smrodlawy, no i no, wyrazisty jest. Mnie się to nie kojarzy z żadnym praniem, wiecie, jak taki świeży. Ale wypróbowaliśmy. Mieliśmy resztę octu, wlaliśmy go do pojemnika na płyn. Chociaż niektórzy piszą, że piszecie, że wlewacie do pojemnika razem z proszkiem. Także może są, no właśnie, różne szkoły, różne teorie. Powiem wam, że pranie bez użycia już tego płynu, no naprawdę nie śmierdzi, żadnym octem po wypraniu. Ładnie pachnie, tak, taką świeżością po prostu. Nie jest to jakiś zapach kwiatowy, wiadomo. Ale pachnie takim świeżym praniem. Zupełnie takim, takim neutralnym. Także byłam w szoku, powiem wam. I Marek postanowił. No i widzicie, zamiast płynu do płukania, teraz mam w garderobie do prania ocet. Ale to znowu jest właśnie to, o czym ja też wielokrotnie mówiłam. Że właśnie działając w mediach społecznościowych dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy od naszych widzów, od was. To jest takie, wiecie, towarzystwo wzajemnej wymiany informacji. Tak, dzielenia się wiedzą, dzielenia się informacją, doświadczeniem i wy czerpiecie od nas, my czerpiemy od was, także obopólna korzyść, ja powiem wam. No także dziękujemy jeszcze raz za octowe rady, Marek. Ale patrzcie to, jak ratuje sytuację. Nie, no. Bo już myślałem, że muszę iść nie do tej domu. Nie ośmieszaj się. Nie, ale wiesz, jak to działa pięknie, zobacz. No bardzo pięknie, a to jest chyba ta zapadka. Przytrzymasz tam, Marzenko? No właśnie, bez zamiany rusz. O.
O, jedziemy, jedziemy. Mówię, że uratujesz. No ale Marzena, zepsułaś coś. No dajesz, dajesz. No ale patrz, co zrobiłaś. Marek, taki sprzęcior mieć to. Kurde, co się stało? Ja ci powiem, daleko byś z tym byś kariery nie zrobił. Nie, ja wiem, co tu jest. Co? Taśma za dużo, taśma. O. Dobra. Mam pytanie zasadnicze do Marka. Jak to będzie się trzymało? Czy to bardzo szybko Słuchajcie, to jest na moją odpowiedzialność montowane. Marzena coś o tym wie. Nie chcecie wiedzieć, co to znaczy. Marek już kilka rzeczy montował na jego odpowiedzialność, po czym te rzeczy, wiecie, kończyły w rozsypce. Słuchajcie, myśmy wtedy jeszcze nie prowadzili mediów społecznościowych, ale jakbyście widzieli, jak ja bym to nagrał. To by był hit. To po prostu daje głowę. Łóżko Michaci. Że w miliony odsłon by to szło. Robiłem łóżko Michaci. Czyli tą komorę taką. No. I poskręcałem, nie? Marzena przyszła. No. Jest to stabilne, mówię. Siadaj na moją odpowiedzialność. Jak siadła, słuchajcie, pierwszy raz w życiu widziałem, że człowiek się może nałożyć własnymi nogami. Ha, 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 ha. I potem niby wyszło na to, że ja jestem ciężka, nie? Dużo ważę i dlatego to tak się stało. Ale faktycznie Marek później wzmocnił to kolejnymi śrubkami. Powiem wam, że śrubki ma przygotowane odpowiednie, chociaż różnej długości. Ja nie wiem, jakich ty użyjesz, Marek. Najkrótszych, Marzenko. No chyba cię. Chyba cię. Nie no, weź no użyj takich, o, takich może średnich, co? Marzenko, na moją odpowiedzialność. No ja dziękuję i pewnego dnia będziemy siedzieć i wszystko spadnie nam na podłogę. Wydaje ci się. Dobra, także jak będzie to coś tam świeciło, to wam pokażę efekt. Zobaczcie. Cóż to jest za kolacja? Właśnie już je rozwaliłam. Grzybki Shimei, one tak w takich kępkach rosną. One są już u nas długo w tej lodówce i mówię, nie, muszę je zrobić. Ale widzisz, one w ogóle, zobacz, pieczarka by może padła, a te nic, po prostu nic. Tak, pieczarka może by zrobiła się takim, wiecie, takim flapsem, nie? I ściemniałaby chyba. No może, ale by się tak kurczyła, nie? A te, mówię wam... One wyglądają, słuchajcie, jak nóbki nieśmigane, ja tak, one, one muszą być niezłe. Nieźle na... Także zrobimy sobie dzisiaj na kolację z tych grzybków jajecznicę. Podsmażymy tradycyjnie, bijemy jajeczka, Marek, no co się śmiejesz? Słuchajcie, ja się obawiam, że po tej jajecznicy mogę mieć jakieś wizje, ale... Dobra, no to jakby co to się podzielisz, nie? Co tam ale były było? Kupione w legalnym sklepie, żeby tak, nie było. W Lidlu, no, nie wiem, gdzieś je tam kupiłam. W Lidlu, no. W Lidlu były kupione. Także spoko. Nie no, one śmiesznie wyglądają, no i to jest tak, to. One mnie zaciekawiły, bo ja już je rozkroiłam, wiecie, i on, to są takie grzyby, które rosną w kępach, bo one rosną na drzewie. Także tak wyglądają i mnie zaciekawiły, ale w sumie takie pieczarkowe będą może. No, chociaż dziwne jest to, pachną, że one mają tak. Inny zapach od spodu, bo tu pachną, tak jak mówiłem już na Instagramie, kanią, a od góry taką pieczarką z tym, z... No z drożdżami, no mnie orzechowo bardziej. Ała. Bo Marek dobra. Tak ciął tą Marek limonkę, wiecie? W kuchni trzeba być bardzo ostrożnym. No a ty uważaj. Szczególnie jak się ma trochę za tępe noże, bo moje już się, wiecie, przytupły. A patrzcie, tu co się dzieje. No to już jest, słuchajcie, wyższa szkoła jazdy. No to już jest sztuka, ci powiem, Marek. Także... Przez duże S ja wam powiem, że czuję się zagrożony, bo Michaśka zaczyna mi tu konkurencję niezłą no kręcić. No i nawet ci powiem, bierze cię na łeb, na szyję. Wiecie, co ja teraz zrobię? Jak to pachnie? No bo to jest masłem czosnkowym. Ryje mózg. Dobra. Nasza maszynko, nasza jajeczniczka będzie prima sol. Będzie sikalową, jak to mówisz. No, będziesz miała świetny humor po niej. No na pewno, będziesz dobrze spał. No i zobaczcie, jajecznica gotowa, grzybki Shimei. Ja ją lubię taką mało zciętą, także już jest idealna. Wyłączymy sobie grzanie i zajadamy. Pachnie pięknie. Muszę się wam czymś pochwalić. Ostatnio mam fazę na kamienie, a to przez Michacie, bo ona mnie zaraziła. Już w Zakopcu, nie? Tak, była Zakopane odkryła sklep z minerałami. Tak, w Zakopanem i po prostu powiem wam, że ja mam tak, awenturyn i coś jeszcze, ale dobra, awenturyn to jest ten zielony, ten taki ciemnozielony i jeszcze czekajcie, dostaliśmy, gdzie o, jest ta fiolka? A,
Taka fiolka z awenturynem, z kamyczkami, to taki gratisik był do zamówienia, ale naprawdę... I herbatki. I herbatki też, no, ale to są herbatki zodiakalne, że tak powiem. Także każdy znak zodiaku, na przykład lew, wodnik i tu mamy raczka. Marek, twoja też jest. O, Marka też jest herbatka. To są takie zodiakalne, to są herbatki ziołowe. No, no także tak. Michasia, jeszcze mi musisz tu później dać, wiesz, ściągawkę, co ja właściwie zamówiłam. Patrzcie, jakie piękne róże. To są jeszcze te walentynkowe, ale jaki one mają kolor, jakie są śliczne. Mam nadzieję, że jeszcze trochę postoją. Tutaj w kuchni. Ale tym razem inaczej. A dzisiaj inaczej robisz spaghetti, już tak. Mówiłeś mi, no. No, bo na Instagramie już taką miałem, wiecie, zjebeczkę. Tak? Że jakby to Włoch widział, to by mnie... No więc robię to tak. Wiesz co, mają rację. Instagramowicze, macie rację. Ten makaron przejdzie takimi tym smakiem mięsa, sosu. Oblepi się tym wszystkim. Oblepi się ładnie, ale musisz dodać więcej makaronu. Dobrze. Żartuję. To znaczy nie, dodasz. Ale tego jest, to się tak wydaje. Tak, ale nie cały, bo to bez sensu. Potem iść sam makaron, trzeba troszeczkę poczuć tego... sosu, także nie, dzisiaj zakupy. Jeszcze wam coś pokażę a propos kamieni, bo powiem wam, że tak. Ostatnio taka faza... Kamienie czy minerały? Minerały. Bo Marek mnie tutaj... Nie no, kamory to Michasia mówi kamienie. A ja mówię, kamienie, że nie ma kamieni, minerały. Są minerały, kryształy. To ja się poprawiam teraz, przepraszam, minerały. Michasia ma już kolekcję, sporą kolekcję takich minerałów i właśnie szukaliśmy takiej tacy, na której by mogła sobie je ułożyć, żeby one ładnie wyglądały. Marek też i żeby, widzę. Wiecie, się nie walały. Marek tak, Marek nas zainspirował. No i dzisiaj, wiecie, pierwszy lepszy sklep po drodze ze szkoły. Weszłyśmy, no i Michasia wybrała sobie taką tacę. Chodziło też o to, żeby była lustrzana. O, tak żeby też te kamienie, one, słuchajcie, jak one tutaj, jak je położymy, no to będą ładnie się prezentowały. I też, żeby tutaj właśnie nie była zabudowana te boczne ścianki, bo te kamienie, popatrz, widzisz, minerały. Będą tutaj też ładnie się prezentowały właśnie od tej strony, także... Egzamin z mineralogii jest nieznany. Nie, ja bym oblała egzamin. Także te minerały. I powiem wam właśnie od... właściwie od Feli gdzieś tak, nie? Michasia tak nas, przynajmniej mnie, no, nas, ty ciebie. Kręciła. Właśnie i też mam takie kolczyki z kryształem górskim i mam też taki wisiorek ze swoim jakby kamieniem, który przynależy do mojego znaku, awenturyn. To jest właśnie taki zielonkawy, bardzo ładny kamień, także minerał. Ach! Kamienie to wiesz, z betonu. Dobrze, także jak... powstanie ładna wystawka, to wam pokażę. Tymczasem zobaczcie, jak już prezentuje się ładnie makaron. No pięknie, będzie chyba pyszny. A odnośnie minerałów, ja słuchajcie, bo ja kończyłem studia geofizyka i myśmy mieli zajęcia z mineralogii, mieliśmy nawet praktyki. I ja słuchajcie, ile ja tego miałem nawożone w domu, różnego rodzaju minerałów, no, co sam zbierałem, ale co babcia Basia powiedziała? To ino kurz zbiero, synek, wywal to. No i oto wywalił. Jak to powiedziałem, Michał się teraz załamka jest. A po prostu była taka pierdutna gablota. No ale wiesz, jakie to. Ale dużo tego było, różne było. Były, słuchajcie, od takich małych po takie wielkie. Ale to wiecie, no bo na ten kurz nieźle się da, nie? No tak, to rzeczywiście. Także babciu Basiu pozdrowionka. Ale nie, babciu Basiu, wiesz co, no to i tak zawsze wszystko tak kończy mniej więcej. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o czyszczenie takich kamieni, minerałów, Marzena, to bardzo fajną metodą jest właśnie, wiecie, albo wziąć je w jedno miejsce i taką szczoteczką włochatą, albo po prostu co, Marek, nie? Do wody? Nie, nie możesz. To trzeba odkurzać na sucho. A i tu cię mam, podebrałam cię. Podebrałam. Druga poła. Czyli jakby to można tylko oczyścić? Na sucho. Tylko na sucho, tak? Także pamiętajcie, minerały czyścimy na sucho. Mówi wam to magister... geofizyki. Tak. Dobra. Tymczasem smacznego. Teraz będzie prezentacja tacy, którą wcześniej widzieliście. Na niej Michasia ułożyła już swoje, uwaga, uwaga, minerały. Powiem wam szczerze, że z nazwami to jest u mnie problem. Także na pewno coś tu rozpoznajecie. To jest chyba cytryn, ale też nie będę
się upierała. Ten mi się najbardziej podoba. Natomiast właściwie to wszystkie. To jest chyba kryształ górski, o ile się nie mylę. Ale dobra. A to na pewno jest awenturyn. To jest taka fiolka właśnie z kamyczkami. To wiem akurat, że to jest awenturyn. Natomiast pozostałe. Ale tak się to prezentuje. Obok jeszcze tutaj jakieś bransoletki. Także taki zestaw. Minerał, jak Wam już mówiłam wcześniej, to jest ostatnia faza u Michasi, którą mnie też zaraziła. Także tak to tu wygląda. No i tak jak Wam obiecałam, pokazuję Wam te minerały. Natomiast jeszcze miałam Wam pokazać, jak będzie się prezentował świecący LED. Ale Wam nie zaprezentuję. Ale w tym tygodniu będzie, ponieważ słuchajcie, dlaczego Wam nie zaprezentujemy? Marzenka zapomniała dograć i dać do ostatniego vloga. Nie, no to jest w tym rogu, to jest w pierwotnej wersji, popatrzcie na moje ręce, miał być tylko w linii prostej, na suficie. No tak, tak, tak. Ale jak się okazało, jak już mieliśmy go montować, no, to by była taka dziwna puszeczka, która jest tam sterownikiem. I ona by była gdzieś tam w rogu, nie? I nie, tak to nie może być. Więc ten LED pójdzie w takiej samej rynience w dół, no i skrzyneczka będzie tam na dole. Mhm. No i tak, powiem Wam, trzeba było dokupić LEDa i... Tą skrzyneczkę, tak. Profil. I że w związku z tym, że dokupiliśmy, musimy teraz czekać na... Ale dzisiaj przyszło już do paczkomatu. Ach tak? Ale tylko, a w poniedziałek, który przyjdzie ten profil. No to i tak musimy czekać, także spokojnie. Więc będziemy czekać na przesyłkę. Jak przyjdzie przesyłka, to zamontuję... My? Może Ci pomogę? Co tutaj? Aha, odkurzacz. Także zobaczycie efekt może w przyszłym vlogu, zobaczymy, no na pewno w przyszłym vlogu. A kiedy ten idzie? A ten jeszcze, jak już pójdzie ten, to jeszcze chyba nie będzie. A kiedy ten idzie? W poniedziałek. Nie, Pani Marzenko, nie. Czyli Wy widzicie to wszystko w poniedziałek, także w następnym vlogu. A jeszcze Wam pokażę, zobaczcie, jakie ziółka. Ale słuchajcie. A jak Ty na to wpadłeś? Znaczy wpadłeś? Nie, no ja to słuchajcie, widziałem w sklepie. Jakim taką sklepie? A przecież to przyszło, kupiłeś chyba na... No widziałem w sklepie, ale kupiłem na internecie, bo wiecie, na internecie zawsze trochę taniej. Tak? No bardzo ja fajnie się... Tak. To są doniczki samonawadniające się, ale zrobiłem jeden błąd. Czemu? Pierwotnie, bo włożyłem w tych, w osłonkach, nie? A bez tego się daje? Tak, a się daje bez tego i w ogóle tu powinna być ziemia. I widzisz, tu jest woda. Widzisz, jest wilgotno w środku. Nie wiem, czy kamera pokaże. No jest wilgotno, bo przez ten muszę sznurek tak, chyba, ja słuchajcie, kupię takie zioła, ale większych, wiecie, większe doniczki, są takie XXL. Włożę fajnie, docisnę i będzie sika la fon prima sort. No wiadomo, że to nie będzie też rosło nie wiadomo ile, nie? No, ale niektórzy piszą, że im długo rośnie. Mhm. Jednej pani rok. Co? No w szoku, bo słuchajcie, normalnie takie coś tydzień, nie? Aha, no i faktycznie... Ja Ci musiałem dolać wodę, bo tu znikło. Także mamy bazylię, tutaj mamy jakąś taką miętę. Leciwą miętę. Ale pietrucha to tak tutaj przysłoniła miętę, że dajcie spokój. Ja bym chciał kolendrę kupić, bazylię, bo u nas idzie, i może miętę, bo pietruszka... No kolendra najmniej idzie. Chociaż króliki jedzą pietruszkę. No, także przemyślimy to. A ja Wam pokażę jeszcze, co jest za tymi ziołami pięknymi. Co? Otóż tak, zestaw owoców. Nie mieszczą mi się, bo ja Wam powiem teraz, brakuje mi fajnego pojemnika na owoce. Był taki pojemnik z tej, ten taki drewniany z tykwy czy z czegoś, nie, to tam... Drzewo tykowe, dobra, nieważne. Tak, tak, drzewo tykowe. Ale powiem Wam, że jakoś mi tutaj ono jest za takie, za ciężkie. No tam więc... Tam by biała teraz pasowała. Teraz, żeby to wszystko właśnie to te, o, zobaczcie, tam by teraz te białe, tak? O, tu jest białe ten, jest biały dzbanuszek, jest biały miksera, jest biała... Ale wiesz co, ja też nie lubię wbrew pozorom... A tu jest niebieski! A ja nie lubię takie, wiecie, monokoloru, wszędzie to samo, nie? Nie, to znaczy zobacz, bo one na tej czarnej... Jeszcze biały robot jeżdżący. Na tej czarnej one się ładnie prezentują, ta biel też trochę ożywia, nie? Ja wiem, ale ogólnie wiecie, może być jakiś kolorek, nie? Dobra, tymczasem my wybieramy się, dzisiaj idziemy na parapetówę. Idziemy na parapetówę do mojego brata, idziemy do obydwoje. Znamy domek z filmików, aczkolwiek byliśmy już tam, ale byliśmy jak było wszystko surowe, wiecie? Także zupełnie inny efekt jest, jak już macie, wiecie, meble, no wszystko jest wykończone. Także idziemy. Tam będziemy...
oglądać, to na pewno, no wiecie jak to na parapetuwie, nie? Pierwszy raz na mieszkaniu, w domu, to będzie, no szperanko to nie, ja nie jestem taka, żeby wiesz, komuś po szafach grzebać, ale no chciałabym pooglądać, jak jest tu, jak jest tu, jak jest tam. Także będziemy wybierali się już niedługo, bo jesteśmy umówieni. Powiem wam, pogoda jest taka brzydka, że szok, po prostu cały czas pada. Wczoraj mieliśmy akcję z balkonową, bo zapowiadali dosyć spory, dosyć silny wiatr. No i faktycznie w nocy, gdzieś około drugiej, pół do drugiej, no to już szliśmy spać. No i coś tak, Marek stwierdził, że samolot jakiś leci. Ja mówię, Marek, to nie jest samolot, to taki wiatr silny. I rzeczywiście, no i wtedy wiecie, my stwierdziliśmy, dobra, druga w nocy, dawaj poduszki do mieszkania. No, bo wiecie, różnie bywa, nie? Po ostatnich przygodach. Także daliśmy poduszki do mieszkania, no ale na szczęście rano okazało się, że tam nic się nie zadziało. Takie były silne podmuchy. Pomimo tego, że alert nie dotyczył jakby konkretnie naszego tu regionu, ale faktycznie takie podmuchy można było... No, ale nie powiedział, kto nas oszczędził. Kto? No króliczki, nie? Zaczęły tupać. A, też racja. Powiem wam, że one zaczęły tupać. Po prostu pół do drugiej w nocy, a one bam, bam, bam. Nie, i to dosyć tak głośno, no bo jak jest, ja wiecie, myślę, cicho. Samochód leci na początku, wiecie? No właśnie o tym mówiłam, no jak jest cicho, to bardzo się to niesie, to uderzenie o klatkę, bo one o podłoże, wiecie, jeden jak jest na domku. No na domku ten, to już najgorzej. Ten, który się wkurza teraz, że w klacie musi siedzieć. No to jak sobie tak stuknie łapkami, no to dobra, George, musisz zostać, bo idziemy. Przyjdziemy, znowu wyjdziesz. Kwiatki przejrzane. Powiem wam, że usuwałam takie liście, które już trzeba było. No ten jeszcze mu dam szansę. Muszę kupić koniecznie jakieś odżywki do skrzydło kwiatu i czekajcie, to jest anturium chyba. No nie wiem, rozglądam się po różnych sklepach. No i ta palma, która na razie, powiem wam, na razie, nie chcę tutaj zapeszać, ale jest moc, także może przetrwa, bo była opcja, że nie przetrwa. Pisaliście mi też, że to jest kwiat, który nie nadaje się na balkon. No właśnie, być ale może latem. Nie wiem, nawet może i latem, wiesz, to różnie bywa, dlatego też my teraz mamy ciepłe lato po 40 stopni. Nie wiemy, jak będzie w tym roku. A tutaj w kuchni się zaczyna dziać, przygotowania do nagrania tam. Chleb muszę schować, bo odmroziłam. Właśnie czyściłam sobie myślałem, żaluzje. Myślałem, że to widelec. Nie żaluzje, jak to się nazywa? No, żaluzje. To są żaluzje? Żaluzje. Wiecie co, ja zawsze mylę. Żaluzje, rolety, nie? Dobra, już wiem, że to są żaluzje. Powiem wam, że z czyszczeniem takich żaluzji, no ja je czyszczę na sucho. Miałam już takie, wiecie, podrygi, żeby to na mokro, ale Marek mnie sprowadził na ziemię. Nie, nie, absolutnie nie możesz na mokro, bo one, wiecie, nabiorą tej wody. No i mogą się odkształcić. No i wtedy ten system też w jakiś sposób przestanie działać. Także stwierdziłam, że na sucho jadę. Aczkolwiek powiem wam, że no to są, one są w kuchni. I tutaj też ten tłuszcz, gdzieś ta para i tak dalej, nie? Także w połączeniu z kurzem czasami to się zrobi nieźle, niezła taka. Teraz myślę takimi serwetkami, jak są nawilżone jeszcze, można by było. Takimi, jak są te jednorazówki, nie? No. Też tak myślałam, ale na razie... Ryzykowo, wiesz? Na razie dałam radę właśnie z takimi, wiecie, suchymi i zeszło, i puściło, i jest czysto, także na razie mam spokój na jakiś czas. Po co dylematy? Napiszcie, jakie wy macie sposoby, bo na pewno macie już jakieś opatentowane. No tak, no na pewno, bo tu jak nie wy? Od was to my mamy już tyle fajnych rad, które
jakby zastosowaliśmy w naszym życiu, że no naprawdę dziękujemy Wam bardzo. Ostatnia nowość to jest pranie z octem, także to. Dzisiaj na obiad, no oprócz tego, że gotujemy, słuchajcie, ja sobie odmroziłam gołąbki. O nie też często pytacie. To są akurat gołąbki, które dostałam od mojej mamy. Moja mama robi świetne gołąbki. Czyli od babci Lusi. Od babci Lusi. Tak, ja je uwielbiam, no my je uwielbiamy. Ale po prostu, no u mnie najlepiej wchodzą w wersji, że tak powiem, tylko przysmażone na patelni. Marek... Znaczy, słuchajcie, ja tu chcę być szczerym, że ja w tej wersji gołąbków nie lubię. Tak. Musi być co? Sosik pomidorowy. Nie ma sosu, nie ma gołąbka. Także no, każdy wiecie, no są różne szkoły, są różne opcje, są różne smaki i gusta i guściki. Marek i Michasia, oni lubią po prostu gołąbki w takim sosie pomidorowym. Nic prostszego. Ale wiesz, czego to wynika? Taki sos pomidorowy możecie szybko zrobić na bazie przysmażonej cebulki, pasaty, jak nie macie, czy macie bulion na przykład, do tego dajecie pasatę albo koncentrat pomidorowy, doprawiacie. Ja wam powiem, z czego to wynika, bo ja się wychowywałem w domu, gdzie zawsze gołąbki były w sosie, a Marzena się wychowywała w domu, gdzie tylko sosu nie było. No i dlatego różne smaki lubię. No właśnie, ale sos się pojawił, bo już wam powiem dlaczego. Sos się pojawił, bo lubi zięć i lubi, wiecie kto, synowa. Także tak, i babcia Lusia, słuchajcie, no... stanęła na wysokości zadania, no też trzeba dogadzać, nie, i synowej, i zięciowi. Chociaż nie wiadomo, czy jej smakuje w tej wersji, tak, do końca. To znaczy, ja wiem, że moi rodzice też lubią po prostu tak na sucho, że tak powiem, nie? Także, nie moja bajka. Nie moja bajka, ale moja. Także, a jeszcze wam coś miałam powiedzieć, a propos różnych produktów, bo my teraz będziemy, słuchajcie, przepis na fasolkę po brytońsku, także będzie już niedługo tam gdzieś do zobaczenia, właściwie to wszędzie. Na szóstach. I powiem wam tak, masa netto, to jest teraz bolączka, w ogóle masa towarów, które kupujemy, masa, czyli waga, tak? Nie, nie, masa to nie waga. No właśnie, bo wiecie, i też pisze, dużo do nas osób pisze, szczególnie na Instagramie, ale na YouTubie też, że teraz po prostu jakby waga towaru się zmieniła, to znaczy tak, zmniejszyła się waga jakiegoś towaru, masa towaru, płacicie za niego więcej, albo tyle samo co wcześniej, ale po prostu dostajecie mniej tego towaru. I tak się dzieje przeważnie na artykułach spożywczych, typu masła, mąki, cukry, makarony, ryże. Nawet słuchajcie, napoje ludzie piszą, że zawsze było 0,33 pojemność, a teraz 0,3. No widzisz? I bo wiecie, jak to jest. Problem w tym, że się na to nie zwraca uwagi. I ja nawet nie wiem pół roku temu, jaka była masa tego. Ale są produkty, na które zwracacie uwagę, nie? Mhm. A ja zwróciłem uwagę na papier toaletowy. I od tego się cała dyskusja rozpoczęła. Marzena kupuje zawsze w tym samym sklepie papier toaletowy. I ten sam papier. Naraz przyniosła, mówię, co te roleczki takie malutkie. I porównałem ze starą rolą. I słuchajcie, przepaść. Taka różnica po... w wodzie. Mm. Także widzicie. Na tym to polega, że wiecie, cena ma pozostać, żeby wiecie, tu w mózgu się działo, a w tej samej cenie się nie zmieniło, ale tego towaru jest coraz to mniej, nie? Nawet na budyniach, na galaretkach. Tak, budyń 40 gramów, a jest 35 nawet. Często, ja tego nie, ale tak mi piszą ludzie, nie? Mm. I naprawdę, jak teraz zaczynam czytać, to się okazuje, że praktycznie chyba wszystko jest I teraz wam powiem tak, czy to można nazwać oszustwem? Czy to jest oszustwo? No jest to według mnie takie działanie trochę, no, na granicy. Bo nie? Wiecie, nikt nam jakby o tym nie komunikuje, tak? Że od dnia 1 marca zmniejszy się porcja, nie wiem, tam budyniu w budyniu i będziemy płacić, będziemy po prostu teraz torebeczki produkować no, o takiej jakby masie, tak? Nie, no, bo torebeczki są te same, tylko że... Torebeczka jest ta sama, wszystko jest to samo, ale w środku jest mniej, nie? Mówicie, 5 gram zauważyć okiem, sorry, ale to trzeba było być już geniuszem. Dla mnie to jest takie cwaniactwo i kombinatorstwo. No i cwaniactwo w handlu i kombinatorstwo dla jakieś oszustwo. Nie wiem, może jako konsumenci mamy do tego prawo, żeby wiedzieć o takich rzeczach, że coś się zmienia w produkcji. Kurczę, my płacimy takie same pieniądze. Ja idę z przeświadczeniem, że ja kupuję taki, a taki gabaryt, że tak powiem, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej, nie? Ja używam tego w kuchni, nagle mi coś może nie wychodzi. Na opisami, słuchajcie, że pieczę sernik zawsze z tego samego sera i zawsze 4 kostki to był kilogram. Teraz 4 kostki wrzuciła na wagę 920 gram. No. Mów. Tak, gramów. Także, no zobaczcie, ciekawe, czy wy też jakby macie takie doświadczenie, czy zauważyliście już coś takiego, a być może
pierwsze słyszycie, bo nie zwracamy po prostu na to naturalnie uwagi, nie? A pamiętasz kiedyś kostka masła? 250 gramów. Nie no, ja znam 200. Potem zrobili 200, no. A teraz nawet 180. Czekolady, 100 gramów to był standard, teraz 80. A czekolada, 80. Tak, wiecie, no też. Ta sama wielkość, ale ciut cieńsza. A cena? Albo ta sama, albo jeszcze wyższa. No, przypomniałem cię, też taki było dosyć głośno w internetach o ptasim mleczku, nie? A, ja pamiętam tak. Jako dziecko było pół kilograma w paczce, potem zrobili 400 gramów, nie? A teraz chyba 350 jest. Nawet dokładnie nie wiem, bo ci powiem, dawno nie kupowałam. No, ja też nie, bo wiecie, nie wiem, słodkiego to nie. No ale są fakt, nie? Dobrze, także no, jestem ciekawa, piszcie w komentarzach, my tymczasem bierzemy się za gotowanie, a jak bierzemy się za gotowanie, to zakończmy... U nas nie ma ściemy. Zakończmy tego vloga. Być może na początku następnego zobaczycie tam przebitkę, jak to ta fasolka powstała, jak ona się prezentuje. Także jeszcze ten sam outfit może zobaczycie, bo nie będę się przebierać, prawda? A my na dzisiaj dziękujemy Wam, widzimy się w następnym vlogu, pozdrawiamy Was serdecznie, wszystkiego dobrego życzymy, bądźcie zdrowi. No i tak jak zwykle czekamy na Was w następnym vlogu. To na razie, pa! Sprzątający Marek. Marek przygotowuje mieszkanie do nagrania.